To jest, najkrócej mówiąc, zdaniem jednym, książka o finansach czy zarządzaniu finansami osobistymi. I w konsekwencji ułożeniu sobie życia z jakimś celem uwidocznionym. Dlaczego mają o tym decydować pieniądze? No bo są konieczne, żeby żyć, żeby być. Jest kwestia tylko, czy jest ich nadmiar, czy umiarkowanie dużo. I co jest lepsze. To napisał David Bach, autor w Stanach Zjednoczonych niezwykle popularny, taki bestsellerowy, jak to się mówi. Ktoś powiedzieć, że on napisał chyba w sumie 8 książek, z czego 7 gościło na liście New York Timesa. A jedna z nich, zresztą przez nas wydana 2-3-4 lata temu, pod tytułem The Automatic Millionaire, którą myśmy nazwali Ruchome Schody do Fortuny. 31 miesięcy była na pierwszym miejscu listy bestsellerów New York Timesa. Znaczy to, że autor jest bardzo poczytny i że te książki, które pisze, no, bardzo poradniczym, mają wzięcie i zastosowanie, że ludziom to się po prostu przydaje. Te jego rady, jego podpowiedzi, które doprowadzą do jakichś rozwiązań dla ludzi jednak oczekiwanych, bo inaczej by po prostu tego nie czytał. Napisał potem kolejną książkę, która wyszła nie tak dawno pod amerykańskim tytułem Latte Factor. Myśmy je nazwali efektem latte. W zasadzie to jest tak dokładnie czynnik latte, ale to efekt latte jest jakiś pełniejszy, brzmi lepiej. I ciekawostka, to jest książka fabularyzowana, to jest opowieść. Opowieść o dziewczynie młodej, która ma kłopoty z ułożeniem sobie życia, która popada w takie stany beznadziei. I ta opowieść o niej jest frapująca, bo zresztą umieszczona w określonych miejscach, bardzo znanych dla ludzi nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na świecie. No bo pracuje na Manhattanie, a mieszka na Brooklynie. Ma na imię Zoe. Pracuje w magazynie podróżniczym, wysokonakładowym. Jest tam redaktorką. Ale zarabia marnie. I żali się, że swojej szefowej i takiemu panu Henrymu, zaraz do niego wrócę, to jest bardzo ważna postać tej książce, że po prostu jej nie idzie, no, że nie widzi perspektyw. Że jeżeli, jak takie znane porzekadło mówi, że jeśli nie wiesz, dokąd idziesz, najprawdopodobniej dojdziesz tam, gdzie nie chcesz. Więc ona jest w takiej sytuacji. Nie. Codziennie z tego Brooklina, gdzie wynajmuje z koleżanką mieszkanie za dość duże pieniądze, jedzie do centrum, na Manhattan, codziennie przychodzi obok tej słynnej Freedom Tower, która stoi na miejscu World Trade Center. I tam nieopodal, jakieś paręset metrów dalej, jest budynek, gdzie zmieści się redakcja tej gazety. Pracuje sumiennie z cenionym pracownikiem, ale redaktorzy nie zarabiają za dużo. I takie codzienne jej rytuały, które musi odbywać. Oto idzie na lunch z szefową i tam sobie spożywa jakiś prosty, niedrogi lunch i rozmawiają o tych właśnie uwikłaniach w życie, z którego nie wiadomo jak wybrnąć. I ta szefowa radzi jej, jak powinna postępować, żeby z tej sytuacji beznadziejnej wyjść i zacząć normalnie żyć. A wcześniej, jak wychodzi z mieszkania, z domu, idzie najpierw na kafe latte, do takiej wspaniałej kawiarni, która się nazywa Hanena's Cafe,
gdzie za barem stoi pan po imieniu Henry. I ona lubi z tym Henrym gawędzić. Siada na stołku, bierze tę kawę i toczy z Henrym rozmowę o życiu i jego przejawach. I Henry też jej daje rady. Rób tak, nie tak, no bo to nie ma sensu. I ona najpierw odchodzi sceptycznie do tych odpowiedzi, do tych rad. Bardzo ją na przykład zaskakuje, że ta szefowa nieraz nie idzie na ten lunch, tylko przynosi kanapki ze sobą. Czyli żeby oszczędniej jeszcze. I tak ta ścieżka fabularna idzie, bardzo zajmująca. Aż do momentu, kiedy okazuje się, że Henry to nie jest zwykły barman, tylko to jest milioner, który właścicielem jest całego kwartału budynków dookoła, gdzie jest ta kawiarnia. A pracę traktuje swoją jak rozrywkę. Idzie rano do tego baru, bo chce z ludźmi pogadać. Między innymi z tą Zoe nieszczęsną. A szefowa wcale nie jest taka bidna, bo jest też milionerką. Tylko prowadzi oszczędne życie, bo uważa, że to daje jej satysfakcję. I ona od nich te wszystkie podpowiedzi, które można nazwać lekcjami życiowymi, bierze do serca i zaczyna postępować według pewnych zasad, które oni im tam, które autor nazywa po imieniu. Na przykład płacz najpierw sobie. To znaczy płacz najpierw sobie. To nie znaczy, że nie zwracaj długów. Tylko z tej pensji, którą dostajesz, przynajmniej jedną godzinę, te pieniądze, które przez jedną godzinę zarobisz, przeznaczaj na jakiś cel albo po prostu je oszczędzaj. Wyzbywaj, mówi tak, nie musisz pić u mnie tej kawy. Możesz pić w domu. Już masz $7 w kieszeni. Albo nie codziennie musisz, prawda? Możesz wziąć kanapki, a po co na te lunche biegać? Smaczne kanapki sobie przyrządzić. Przecież to też znaczy $14. I jak to zebrać do kupy, to się okazuje, że wychodzą ogromne kwoty. Czyli z takich drobnych oszczędności. On mówi dalej, nie tylko płać sobie, ale znaczy i pełnią życia. Mówi, nie, on to zresztą tak pod tytuł tej książki, dlaczego nie trzeba być bogatym, by mieć bogate życie? Dlaczego nie trzeba być bogatym, by mieć bogate życie? No żyj bogato, nie w sensie finansowym, to znaczy nie rozrzutnie jakieś tam fanaberie, jakieś tam zachcianki, tylko żyj bogato, kontaktuj się z ludźmi, miej jakieś cele wyznaczaj w życiu, osiągaj je, ale i zarabiaj, bo przecież to potrzeba na to pieniędzy. Ale jak ci nie starcza zarobków, jak przy tym życiu takim dość rozrzutnym, to staraj się to ograniczyć, te wydatki. I ona to robi. I się okazuje, że po jakimś niedługim czasie ona może sobie pozwolić na to, żeby jeździć za granicę na wycieczki, zwiedzać ulubione miejsca, bo stać ją na to. Tam jest taki też moment. W tej kawiarni tego Henry'ego wisi taki fotogram piękny. Zresztą wykonany przez tegoż Henry'ego. Ona jest zapatrzona w ten fotogram i dla niej to jest coś wspaniałego. Ona by chciała go mieć. Ale drobiazga, kosztuje $1200. Więc nie stać mnie na to, a przecież ja to, no to powinnam to mieć. Się okazuje, że potem może to mieć, bo stać ją na to. I co jest ważne, Bach w drugiej części, to jest powiedzmy ta pierwsza motywacyjna, a druga jest instruktywna. Przytacza takie arkusze kalkulacyjne, które wyspecyfikowały te wszystkie, no powiedzmy, oszczędności, czy oszczędne życie. Się okazuje, ile to daje za rok, za 2 lata, za 3 lata pieniędzy. Się okazuje, że odkładam paręnaście dolarów, a mam gdzieś prawie 500 000 za chwilę. I to jest do zrobienia.
Jest to proste jak, no przepraszam, wzorem budowa cepa. To nie trzeba tutaj wielkiej filozofii. Posługując się tymi arkuszami albo korzystając z nich, biorąc sobie do serca te zasady wyspecyfikowane w książce i również do serca tę opowieść o tej Zoe Daniels, można znakomicie podobnie, w podobny sposób żyć i mieć dobre życie. Co potwierdza fakt, że książkę kupiło już około 10 milionów ludzi, a wydana została chyba w 30 krajach już. Czyli działa. Bardzo polecam tę książkę, bo o finansach jest tysiące różnych książek. Najczęściej napisane w sposób skomplikowany. Jeśli chodzi o finanse osobiste, to dotyczy każdego. Można to robić przynajmniej na początku z tą książką w ręku. Bardzo ją polecam.